U mnie na tej drodze się strasznie kurzy i widzę, że jak tym środkiem popsikałem, no to jest ten kurz, ale on tak się nie przykleja. Nawet spoko działa. No i to miało tak właśnie mniej więcej wejść. Tu mi brakuje milimetra, ale to zaraz sobie tu zrobię jakąś coś, żeby. Chociaż to sobie może to leżeć i tak, nic się tu nie dzieje. Bo tak to było ugięcie. A jak jest ugięcie, to wtedy takie pudełeczka, które są idealnie. Widzę, że jeszcze ta śrubka mi tu za bardzo wystaje. Zobaczmy, jak ona. Tak, muszę ją wpuścić do środka, bo zrobiłem to na wymiar, że od ścianki do ścianki i już śrubka powoduje problem. Ale to nie jest problem, żeby ją troszkę zagłębić. No tutaj zagłębione, śrubki są. A te dwie nie zagłębione, to zaraz je zagłębimy. I wtedy to będzie nam idealnie pasowało. Jest zrobione na wymiar szuflady, żeby od jednej ścianki do drugiej ścianki pasowało idealnie. I tutaj wejdzie jeszcze jeden, chociaż nie wiem, wygląda jakby to miało. Nie, no wejdzie. Idealnie. I proszę bardzo, w tą stronę też wchodzą, jest nas 2 mm luzu, tak. Zgodnie z projektem, no musi być trochę luz, żeby można było to jeszcze ewentualnie, bo nie wiem, czy nie będą mi potrzebne łączniki tu na boku. Jakby weszły łączniki na boku, to wtedy akurat to miejsce zostanie zutylizowane. Tylko mam dopiero pierwszy rządek, jeszcze muszę 3 rządki dodrukować. No i te badziewie całe już tu przenosić powoli. Do kościoła, na dzwonnicę. Dzisiaj Maria lata, ja nie latam. Bo nie mam czym. Jak nie masz czym? Przecież masz swój cudowny No, sprzęt. mam spark, ale będę tu w kółko latał tym sparkiem, czy to nudne. Jakbyśmy gdzieś pojechali w kamieniołomy, to tak. A tutaj tu co ja nagram? Ty to chociaż jakieś ewolucje porobisz, ale ja to wiesz. Totalna lipa. Powiem ci, ja nie wiem, czy to ciężkie jak sto skurczysynów, jak te 6-latki w Afganistanie z tym latają po ulicy i strzelają do tego. W powietrze, nie? Weź to w ogóle jedną ręką utrzymaj. Kłopot straszny. Działa. Ty, tym tu od razu urwie całą głowę, człowieku. Taki jest plan. Taki jest plan? Dostał. A to ładnie ten piasek pracuje z tyłu. Włożone na kasę i zainwestujesz w blokadę kapitału. Ale rozumiem, że krytą chcę, nie otwartą. Trochę intrze. Różnica jednak w nośności będzie konkretna. Fajnie, że też można tutaj z długiej potrenować, bo to też jest w końcu w zawodach wymagane. Próbuję też troszkę tak tą precyzyjną tarczę, bo jak na takim Francuzie to nie do końca wiadomo gdzie, a na tej wiadomo, czy idzie w czarne, czy nie idzie w czarne. Strasznie mi coś ściąga w lewo niestety. No lepiej. Takie dzisiaj eksperymenty kulinarne się pojawią. Sugo alla carbonara. Proces przygotowawczy jest stosunkowo prosty, bo wystarczy słoik dodać do makaronu spaghetti. Myślę, że kilograma to nie damy rady zjeść. Chociaż może jakiś challenge. Mów za siebie. No właśnie. Jakiś challenge, zjedz kilogram makaronu. Marka numer uno in Italia. No Barilla naprawdę robi niezłe. A to mamy chyba Lidlowe, tak mi się wydaje. Bo już tam takie resztki z naszych zapasów koronawirusowych dojadamy. No i może zrobimy nawet dwie wersje. Jedna carbonara, druga klasyczna. Próbuję dzisiaj też całą akcję związaną z fotowoltaiką. To jest wciągające jest dla mnie patrzenie na te cyferki. 10,2 kW aktualnie pakowane jest w sieć po 14 A na fazę. Co mi znalazłaś?
O. Ale w którym sosie? W sosie pomidorowym curry. No też jest nawet niezły. Uszczelki to były do mojej gazowaczki. Pojawiła się opcja jeszcze. Cassandra wpadła na genialny pomysł, że będziemy homemade sushi robili. Żeby tak trochę od tych makaronów, od makreli, burgerów i innych rzeczy odpocząć. To eksperyment, czy to się da zrobić w domu. Najbardziej nie jesteśmy fanami tego w nori sushi, powiem szczerze. Bardziej tego bez nori, albo z nori w środku, bo jest wtedy znacznie mniej. Jeśli chodzi oczywiście o rolki, no i oczywiście poza rolkami, to się w domu pewnie nic wielkiego nie wymyśli. Dlaczego? Nie, no bo skąd kupimy taką dobrą rybę? To nie ma gdzie. Tak. Na pewno. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Znalazłem tutaj jakiś how to make simple and delicious sushi. Ale za 8 milionów wyświetleń. To może goś uzna się na robocie. O, bardzo serowo pachnie, nie? Mnie się podoba ten zapach. No, głodny. Ale ten ser taki, wiesz, który? Po wstępnej próbie organoleptycznej żeśmy doszli do wniosku, że jest taki trochę niewyraźny. Ani nie czuję się pieprzu, ani się nie czuję soli. Trochę żeśmy postanowili wzbogacić ten słoiczek pod nasze podniebienie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co? Myślisz, że nie będzie ok? Nie wiem. Dosypaliśmy sera, dodaliśmy troszkę zieleninki z naszego ogródka. No nie widzę u ciebie jakiegoś specjalnego wyrazu szczęśliwości na twarzy. Nie będziemy powtarzać. Lepiej samemu to zrobić. No powiem ci, że jak już doszedł ten pieprz trochę tego sera, to jest lepiej. Ale powtarzałbyś? Leciałbyś po niego do sklepu po ten nie, sos? No nie, właśnie. Nie. Biorąc pod uwagę, że robisz to za pomocą jajek i sera w domu. Tak. 5 minut. Tak, nie. No, do zjedzenia, ale nie do ponownego nabycia. Mhm. Taka decyzja. Cały mój projekt użytkowy składa się z tych takich pudełeczek. Jedno jest jak gdyby podwójne. Normalne pudełeczko jest 115 na 115, a to jest 115 na 230 na 115. I do tego sobie zaprojektowałem taki łącznik, który połączy nam cztery pudełeczka. To tak myślę, że to jest ten, który żeście już widzieli, że jest wydrukowany, ale oprócz tego doprojektowałem sobie łącznik do trzech pudełeczek. Ale również produkowałem sobie łącznik do dwóch pudełeczek, czyli taki można powiedzieć boczny. No zobaczymy, na ile to będzie potrzebne, ale już jak zrobić to komplet. Zakładam, że jakbym zastosował te wszystkie łączniki, to powinienem na 100% co do milimetra całą szufladę wypełnić. No, tak że nawet jestem zadowolony. Z jednego kilograma filamentu mogę wydrukować 5 albo 6 takich pudełek. Jeszcze kupiłem dzisiaj taki eksperymentalnie filament najtańszy za 45 zł. Zobaczymy, czy on się w ogóle do czegoś nadaje, bo tak to kupowałem te takie rekomendowane, ale one są po 85, po 75, a tu jest była jakaś opcja za 45. No to zrobimy taką weryfikację w życiu. Albo pójdzie do kosza, albo się kilka takich pudełeczek jeszcze wydrukuje. No i to jest cały mój zestaw tych takich rzeczy, które sobie już projektowałem w Autodesk Fusion 360. No nie może, nie są to jakieś silniki do Boeinga, ale takie rzeczy, które po prostu mi były potrzebne. Miesiąc minął i trzeba popatrzeć, jak tam energia była produkowana. Jak widzicie, start produkcji był, no można powiedzieć, tak na pełną parę od 12. 11 w połowie dnia mi zmienili licznik, ale jeszcze zdążyłem 23 kWh wypracować. Wypracowane w miesiącu maju kilowatogodziny w tym okresie, czyli od 11-12, to jest 909 kWh i to w 100% zapewnia zapotrzebowanie mojej hacjendy, bo mniej więcej się waha ono od 900 do 1000 kWh miesięcznie, tyle u mnie się zużywa prądu. Tak więc widać, że jest jeszcze miejsce, przynajmniej w tych dłuższych dniach, kiedy jest słonecznie, jest stosunkowo niewielka temperatura, bo wtedy faktycznie jest dużo lepsza produkcja prądu, jeżeli ta temperatura jest, słuchajcie, no na niskim poziomie, tak więc no pewnie w wakacje, no zobaczymy, to jest pierwszy miesiąc, jestem zadowolony, jeżeli w każdym miesiącu około 1000 kWh produkował, to przez cały rok na 100% zapewnię sobie energię za darmo i mam nadzieję, że też w to
zmieści się zasilanie samochodu elektrycznego i po prostu no moje rachunki za energię będą wynosiły no tyle, ile tam muszą, czyli chyba nie jakieś samopłaty stałe 5-6 zł miesięcznie i na tym się skończy. Zobaczymy. Na razie taki krótki raport. Niestety na początek, początek miesiąca był ładny, ale nie można było uruchomić, bo nie było licznika. W ogóle ja się spóźniłem trochę z tą moją instalacją fotowoltaiczną, bo planowałem, żeby ona wystartowała w marcu. No niestety zrobiliśmy ją w kwietniu, w połowie kwietnia była już zrobiona, potem czekanie na dokumentację i inne rzeczy i dopiero w połowie maja ona została uruchomiona. Przez COVID-a miałem takie opóźnienie. Maksymalna produkcja w jednym najlepszym dniu 21 maja to było 73 kWh dziennie, tak więc jeżeli bym takie utrzymywał takie w letnich miesiącach. No zobaczymy. Im wyższa temperatura, tym ta produkcja jest zdecydowanie niższa. Panele, pomimo tego, że są deklarowane na 9,6, to dość często dobijały do 11 kW, bo potem już odcina je falownik. Tak więc, no, jeśli chodzi o tą użyteczność, jestem zadowolony. Jeśli chodzi o moją lokalizację, no chyba też jest całkiem nieźle z tym dachem. Za miesiąc zrobimy kolejne podsumowanie, jak to będzie wyglądało.